Witajcie w 15 odcinku Piwniczingu Artystycznego. Dzisiejszy odcinek jest zatytułowany Dwa światy, jeden język. Zaczniemy od ballady Mirosława Hrynkiewicza zatytułowanej Szukając słowa. Następnie dwie rozmowy z mężczyzną i z kobietą. Pierwsza rozmowa z Aleksandrem Saldacenką, a druga z Joasią Piwońską. Kącik fotograficzny, dziś poświęcony Eni Lebowic. Nie lubię poezji, to kącik Ani Gryty, dziś Norwid. Grzebek, odcinek 15, misja Kambodża. Suwalska żaba i chłop z Mazur. Monodram Ani Cambridge'owej o kocie. Orgia udźwiękowiona, czyli wiersze z orgii poetyckiej z udźwiękowieniem Koncao. I gwóźdź programu, czyli Dumanie w grodzie Kering, dziś zatytułowane Ekspedycja. Będzie rewelacyjny reportaż z transportu Łodzi Świętego Wojciecha spod muzeum w Elblągu prosto do grodu Kering w Słupkowach. Niezapomnianych wrażeń również dostarczy instalacja Staszka Srebro. Nie możecie tego przegapić. Dwa światy, jeden język. Chciałbym lecieć nad wody błękitem szalonym, gnać nad falami poprzez pieniste zasłony, ławić się w słońcu żar mając za nic, nad zielonymi gonić wyspami, melodii szukać, gdy huczą cyklony, i gonić, i szukać, i gonić, na grzbiet gina jak pocisk wystrzelić. Pogoń za słowem, za i piekiem, i skrzydłem uderzyć i grać jeszcze prędzej. Słowo odnaleźć i zapisać w księdze. Kipieni księdze, i gnać coraz prędzej. I dalej, i dalej, i dalej wciąż pędzić. I dalej wciąż pędzić.
gmachówka drzewotoczna i martwy omomiłek szary, latający niegryzący chrząszcz, który zjada mszyce. Mrówy pasterki go nie lubią, bo pożera krowy, czyli mszyce, które wypasają na liściach i które doją z mleka, czyli nektaru produkowanego przez mszyce. Tak mrówki pasą zielone mszyce pod liśćmi porzeczki. Mszyce, jedząc liście, produkują nektar, z którego wydoją je następnie mrówy. Mrówy przywloką wroga jeńca do lochów, gdzie wspólnie poćwiartują i skonsumują. Żywy omomiłek szary chce uniknąć losu kolegi. Niby przypadkiem, głodna mrówka hurtnica, idąc po kładce z patyczka, próbuje skubnąć skrzydełko omomiłka. Wara, sio, bam, bam! Uff, poszła darmo zjadka. Hurtnica postanawia trochę poirytować kuzynkę olbrzymkę na odchodne. Won od naszego stada mszyc. Dobra, wyluzuj, pasterka. Już sobie idę. Tylko czułki przeczeszę. Druga gmachówka grzewotoczna pomaga koleżance holować zdobycz. Naradzają się. Kowal bez skrzydły może spacerować po prawej bez obaw. Podobno jest niesmaczny. Law. Duża samica wlecze za sobą mniejszego samca. Ekstremalna miłość. Mszyca po prawej przykuwa uwagę samicy. I co robią nasze ptaszki? Nasze ptaszki teraz sobie jedzą mszyce, nie przerywając swojego miłosnego uścisku. Samczy błogostan. Cały trud spada na nią. Jednak szczęście małego samczyka trwa krótko. Często kończy jako posiłek zmęczonej partnerki. Chciałem wam pokazać stworzonka, które bardzo lubię, a mianowicie dżdżownicę. Czy wiecie, że w Polsce żyje około 32 gatunków tych stworzonek? Jednak najpopularniejsze to są dżdżownice ziemne, zwane rasówkami. Żywią się materią organiczną. Jak widzicie, u mnie jej nie brakuje. Potrafią żyć nawet do 8 lat, a najdłuższe mogą osiągnąć nawet 30 centymetrów. Na potrzeby nagrania tego filmiku parę wyciągnąłem
ale one szybko uciekają. Dbam również o to, żeby wygodniej im się żyło na moim kompoście. Trzeba cały czas dostarczać coś świeżego, coś celulozowego. I nie przeszkadzać im w robocie. Oczywiście trzeba też utrzymywać wilgoć na kompostowniku. Dodam jeszcze, że nieprawdą jest legenda, że jak się przepołowi dżdżownice, że zaczynają żyć dwie. Czasem zdarza się, że dłuższa część przednia może żyć nadal. Dżdżownica się zregeneruje, ale niestety tylko ta młodsza. Te starsze już nie dadzą rady, więc umierają. Dzisiaj w piwniczingu za gości Aleksandr Saldatenka, poeta, pieśniarz, który wyraża się w języku polskim, białoruskim, rosyjskim. Zamieszkały w Warszawie. Zapraszamy. Jak długo mieszkasz w Polsce? Cześć Katarzyno, mam 31 lat i w Polsce mieszkam już przez 9 lat. Czytałam twój wiersz o warszawskiej Pradze i w tym wierszu napisałeś: wszystko jest jak gdyby przy okazji. Tak mi się kojarzy, że tak pisze ktoś, kto jeszcze nie zapuścił korzeni. Mimo że mieszkasz tu już 9 lat. A co cię w tej Polsce trzyma? Ten wiersz został napisany z 5 lat temu, w 2016 chyba. Na tamten moment jeszcze rzeczywiście nie puściłem mocno korzeni. Więc tak, jakby gdyby przy okazji. Co mnie trzyma w Polsce? Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, podoba mi się Warszawa, chyba to mnie trzyma. Mam tutaj zespół, pracę, żonę. Mieszkam w Warszawie. Wiesz, Aleksandr, bo ta twoja Warszawa to bardzo ładna jest. Ja, szczerze mówiąc, nie widzę Warszawy tak ładnie. Mieszkałam w Warszawie przez rok. To było tuż po ślubie. Przez rok mieszkałam w Warszawie i właśnie bardziej to mi się kojarzy z tą piosenką ze snu o Warszawie. Kocham to miasto zmęczone jak ja. A ty piszesz w swoim wierszu bardzo ładnie. Ty piszesz: miejsce, w którym żyję wiecznie młody. Albo piszesz: studnie podwórek, do ciszy portal. To właśnie tak jakby ta Warszawa była jakaś taka w stronę bardziej medytacji i przemyśleń, a niekoniecznie żałoby, martyrologii. Niekoniecznie kojarzysz Warszawę z miejscami pamięci tylko, z wojną, bo my bardzo mamy to tak w historię wpisaną, tę Warszawę. Ty znajdujesz w Warszawie ciszę. Czy rzeczywiście nadal po tych 9 latach mieszkania w Polsce dalej znajdujesz w Warszawie taką ciszę? I kiedy znajdujesz tą ciszę? Moja Warszawa jest bardzo różna. Ten wiersz akurat to jest, że tak powiem, list miłosny do Warszawy, do miasta. Ale są też inne wiersze. Jeden z tych wierszy nazywa się Moje getto. No,
nie jest ten wiersz związany jakąś, w jakiś sposób z historią miasta, chociaż dobrze wiem, co to jest warszawskie getto. I to było po prostu alegoria. Zdarzają się różne momenty w mojej relacji z Warszawą. Czasem się lubimy, czasem nie. Czasem kłócimy się. Są też przypadki przemocy domowej, jeśli można tak powiedzieć. Bardzo, Warszawa jest bardzo różna. No i cały czas, jeśli chcę, mogę znaleźć takie tą ciszą warszawską, o której pisałem w warszawskiej Pradze. Właśnie te podwórka starych kamienic to są jedne z takich miejsc. Są też drugie place różne, też w centrum miasta. Może da się znaleźć ciche, spokojne miejsce. To są takie moje miejsce mocy, że tak powiem. Tak ładnie powiedziałeś o tym, że tak się zawiesiłam i teraz myślę. Jak słucham ciebie, to coraz bardziej dochodzę do wniosku, że ojczyzna to jest tam, gdzie my się po prostu czujemy, gdzie jest nasze serce, a niekoniecznie tam, gdzie się urodziliśmy. Tak, tak jak ciebie słucham, to coraz bardziej tak myślę. A jak ty myślisz? Tak, zgodzę się z tobą. I dodam jeszcze, że tak uważam siebie za obywatela świata, więc moja ojczyzna to cała planeta. I granice państwowe uważam za nieprzyjemną niedorzeczność, z którą trzeba się liczyć niestety póki co. Ja też się uważam za obywatelkę świata, ale muszę przyznać, zawstydziłeś mnie, bo nie potrafię chyba tak pięknie wyrażać, jak ty powiedziałeś, relacji do miast. Mówiłeś, mój list miłosny do Warszawy. Mówiłeś, że z tą Warszawą to masz i kłótnie, i różne takie stany. Ja jakoś tak miejsca traktuję bardziej chyba odlegle. I bardzo mi się podoba to, jak ty opowiadasz o Warszawie. Czy jest jeszcze jakieś inne miejsce, do którego potrafiłbyś napisać list miłosny, tak jak napisałeś do Warszawy? Tak, mam jeszcze dwa takich, do Sopotu i do Amsterdamu. Tak jak rozmawiamy, to widzę, że to, jak gdzie mieszkasz, to bardzo ciebie kształtuje jako człowieka. Czy myślisz, że byś był innym człowiekiem, gdybyś mieszkał w Sopocie, czy byś bardzo był inny niż teraz? Albo czy byś był zupełnie innym człowiekiem, gdybyś mieszkał w Amsterdamie? Czy jednak masz taki rdzeń w środku, pewien niezmienny? Jak to jest? Oczywiście, że jest jakiś rdzeń, który kształtuje ciebie jako osobę taką, a nie inną. A co do tego, gdybym mieszkał w jakimś innym mieście, w Sopocie, czy w Amsterdamie, czy nie wiem, w Londynie, w Nowym Jorku, to pewnie miasta mają wpływ na ludzi. Ludzie budują miasta, a one później wpływają na nich. I tak, myślę, że oczywiście mógłbym być nie tylko zupełnie innym człowiekiem, ale niektóre cechy charakteru mogłyby być różne. Nie umiem powiedzieć, w jaki sposób by się różniły, bo mieszkam w Warszawie stale. Jeździłeś autostopem? Tak, miałem dwie duże podróże autostopem. Pierwszy raz to
była podróż do Paryżu, a drugi raz do Włoch. Każda z nich zajęła około miesiąca. No to opowiadaj. Opowiadaj o tej paryskiej podróży, co trwała miesiąc. Jak to wyglądało? Czy sobie gdzieś po drodze pracowałeś? Czy jechałeś do kogoś? Czy spotkało cię coś, co było takim znakiem w twoim życiu podczas tej paryskiej podróży? To może być bardzo długa historia. To były dwie wielkie przygody i mieliśmy ze sobą, bo po raz pierwszy jechałem z kolegą ze studiów i mieliśmy przy sobie jakieś pieniądze, więc nie musieliśmy dużo pracować. Ja miałem przy sobie gitarę, przy okazji tam zagrałem parę razy na ulicach Berlinu, żeby dorobić sobie parę euro na browar. Głównie pojechaliśmy do przyjaciół w Belgii. Też kiedyś studiowali z nami na uczelni na Białorusi. No po drodze zwiedzaliśmy różne tam inne miasta. Dużo było ciekawych historii. Dużo fajnych, ciekawych ludzi nas podrzucało po drodze. Śmieszna historia była z jedną niby zakonnicą, która słuchała swoje w samochodzie. Bardzo, bardzo fajna kobieta. Głównie miasta mnie interesowały. Wtedy patrzyłem na kanały w Amsterdamie, na przykład w Brugge, w Belgium też. Bardzo mnie przeraziło w dobrym sensie to, że te miasta europejskie są tak dobrze zachowane, albo odbudowane oczywiście, bo na Białorusi nie mamy czegoś takiego aż za dużo. Mówisz tak o miastach bardzo, no, głęboko, z taką czułością o miastach mówisz. A nie wiem, czy może jesteś architektem z wykształcenia? Studiowałeś architekturę czy budownictwo? Nie, z wykształcenia jestem lingwistą. Studiowałem na Uniwersytecie Lingwistycznym w Mińsku, później w Warszawie na lingwistyce stosowanej. Po prostu lubię miasta, głównie duże miasta lubię, ale jakieś takie senne, ciche, europejskie miasta też bardzo szanuję. Podobają mi się wieżowce, skyscrapers. Nie wiem, oglądałem w dzieciństwie dużo, chyba za dużo cyberpunku, jak Matrix i Johnny Mnemonic, coś takiego, więc może stamtąd to poszło. Jak słucham tego, co mówisz, to wydaje mi się, że masz, tak ja wychwytuję, że masz taki talent do wyczuwania duszy miasta. Gdzie bije serce jakiegoś miasta? Ja akurat jestem osobą, która strasznie się gubi w terenie i przytłacza mnie ruch uliczny, czasem mnie drażni coś, no i taki chaos czuję. A ty jakby do ciebie starasz się, moim zdaniem, tak dotrzeć do tego miejsca, gdzie bije to serce miasta i z tego środka widzisz resztę. No, tak mi się wydaje, że potrafisz w takim mieście trafić w jego punkt, w tą dziesiątkę. Mi osobiście w podróżach autostopem podobał się ten ruch, a nie te punkty zatrzymania. Ale chyba myślę, że tutaj się różnimy.
Ale chciałam właśnie zapytać Cię jeszcze raz o ludzi. Czy podczas którejś z podróży autostopem spotkałeś człowieka, który patrzysz, jak teraz patrzysz wstecz, był dla Ciebie, jest nadal dużą inspiracją, takim trochę przewodnikiem życiowym? Może to była jakaś krótka rozmowa? Może widziałeś obok, jak ten ktoś coś robił? Czy był ktoś taki? Opowiedz o takim człowieku spotkanym w podróży. Gdybym nie lubił procesu podróży autostopem, to pewnie bym wybrał jakiś inny sposób podróżowania, tam pociąg albo samolot, więc nie myślę, że aż tak mocno się różnimy pod tym względem. Tylko że ja w tej podróży autostopem i zwiedzanie miasta było właśnie to, po co wruszyliśmy w tą drogę. No. Co do jakiejś takiej konkretnej osoby, to nie wiem, czy mogę kogoś tak wyróżnić mocno, bo zawsze jak jeździłem autostopem, zwiedzałem tą Europę, to trafiali mi się ludzie gościnni, życzliwi i myślę, że autostop to jest właśnie sposób na spotkanie takich ludzi, bo wierzę w to, że głównie ludzie, którzy wybierają aż autostopowiczów, to albo są bardzo dobrzy ludzie, albo wariaci. No, głównie spotykałem dobrych ludzi. Wyróżnić jedną osobę, pewnie. Jakoś pod Amsterdamem spędziliśmy mnóstwo czasu w jednym miejscu, nie mogliśmy złapać samochód i jedna dziewczyna do nas podeszła, zapytałem jej o podrzucenie, powiedziała, że nie, ale później wróciła, zabrała nas, spytałem dlaczego i powiedziała, że pomyślała sobie, że może kiedyś sama będzie w sytuacji, kiedy będzie na stać u obocza drogi i nikt jej nie pomoże i postanowiła wrócić po nas. No i myślę, że ten jej uczynek można odbierać jako kredo na życie. Zresztą można to powiedzieć. Ale ładna historia, to tak, taka po prostu dobroć. Mnie na przykład podczas podróży autostopem, pamiętam taką osobę, spotkaliśmy panią, pewnie teraz ona jest w moim wieku. Wtedy miała pewnie tyle lat co ja i mówiła, że zawsze wieczorem zapala w sobie w przedpokoju świeczkę, codziennie. I to jest świeczka dla wędrowca. I to była pierwsza pani, która mi tak utkwiła. I druga osoba to był człowiek, który robił rzeźby, on był mechanik samochodowy i robił rzeźby ze złomu. Niesamowite, miał na strychu taką swoją kolekcję i zabrał nas. Czy spotkałeś kogoś z pasją po drodze? Tak, spotykałem takich osób. Jeden to był Niemiec, który podrzucił nas od Berlina do Bawarii. Gdzieś tam już pamiętam dokładnie. On kręcił dokumenty o surferach w Australii. Nie pokazał żadnego filmu niestety, ale opowiadał ciekawie o swoich podróżach po Australii. I jeszcze jedna młoda włoska para, która zabrała nas w Genowę na taki wieczór, gdzie oni tańczyli argentyńską murgę. Taką dużą ekipą osób przy ognisku. Profesjonalnie to robili. A chciałbyś jeszcze pojechać
taką podróż, która by trwała właśnie długo, czyli co najmniej miesiąc, gdzie byś się ciągle przemieszczał, czy już się napodróżowałeś? Myślę, że bym chciał, może niekoniecznie na stopę, ale chciałbym. Ja jeszcze chcę sobie przejść drogą Santiago w Hiszpanii. No i jeszcze może kilka rzeczy zobaczyć w świecie. Więc tak, na pewno bym chciał. W swoich wypowiedziach, w swoich piosenkach, które śpiewasz, które już tutaj słyszeliśmy, pieśni rosyjskie, białoruskie, to często mówisz o miłości. I mówisz w taki sposób, który mnie po prostu nie denerwuje. To znaczy, mimo że często używasz tego słowa lub wokół tego się kręcisz, to bardziej wygląda mi to na poszukiwanie, na takie poszukiwanie takiej zdolności do miłości. Powiedz, co twoim zdaniem blokuje człowieka przed miłością? A co pozwala człowiekowi kochać? Co dodaje siły do miłości człowiekowi? Według mnie przed miłością człowieka blokuje nierozumienie samego siebie i brak kochania właśnie, miłości do siebie. Więc, żeby szczerze pokochać kogoś innego, trzeba przede wszystkim zrozumieć i przyjąć i pokochać siebie. Jeśli to nie jest zbyt osobiste pytanie, proszę, powiedz, w jaki sposób ty usiłujesz zrozumieć samego siebie? Gdzie szukasz takich narzędzi, żeby zrozumieć samego siebie? Bo jak mówisz, to klucz do całej reszty. Myślę, że każdy ma swoją drogę do rozumienia siebie i przyjęcia siebie. Co do mojego doświadczenia, to poprzez głównie poprzez nieudane relacje, nieudane związki znalazłem, zrozumiałem siebie, odkrywałem jakieś strony w sobie. Też rozumiałem, czego chcę, czego nie chcę. Budowałem granice. No i jakoś tak mi wyszło. Czyli jednak doświadczenie. Po prostu. Właściwie życie. A ja myślałam, że powiem, że piszesz wiersze, żeby zrozumieć lepiej samego siebie. Albo że czytasz książki, albo oglądasz filmy. A ty po prostu mówisz, że no życie cię nauczyło, relacje z konkretnymi ludźmi. A czy twoim zdaniem właściwie po co? Po co się pisze wiersze? Nie, no wiadomo, książki się czyta, filmy się ogląda, ale ja to bardziej robię, żeby jakoś uciec od życia, niż czemuś się nauczyć o życiu poprzez książki i filmy. Chociaż przy okazji, kiedy czegoś się dowiaduje o życiu ciekawego z książek czy filmów, no to oczywiście plus. Co to za zespół The Hangman's Hill? Gdzie się poznaliście? Jaką muzykę gracie? A jaka jest twoja rola w tym zespole? I każdy pisze wierszy. Każdy ma swój powód do pisania wierszy pewnie. A moje to. Mój powód to. Ja po prostu poprzez wierszy przekazuję swoje emocje, myśli, czasem nawet poglądy, reakcje na to,
na to, co się ze mną dzieje w sumie. Wierszy już sami jest reakcją na to, co się ze mną dzieje. Co to za zespół The Hangman's Hill? Gdzie się poznaliście? Jaką muzykę gracie? A jaka jest twoja rola w tym zespole? Hangman's Hill to jest warszawski zespół metalowy. Gramy ostrą, ciężką muzykę. Dołączyłem się do tego zespołu prawie 1,5 lata temu. Nakręciliśmy epkę. Teraz pracujemy nad pierwszą płytą. W sumie niedługo musi się pojawić single z tego z tej płyty. Ej, to ekstra. To tu my będziemy wam kibicować. Bardzo trzymamy za was kciuki. Również w piwniczingu gościmy ostre brzmienia, więc jeżeli masz coś, co nie jest własnością YouTube'a, może gdzieś jest na Facebooku, ale nie jest na YouTubie i chciałbyś się z nami podzielić, to bardzo proszę. Dziękuję za super wywiad. Miło się bardzo rozmawiało, bardzo inspirujące. Cieszymy się, że taki fajny człowiek jest w piwniczingu i w Radio Koncao. Pozdrowienia, do usłyszenia, powodzenia, hej! Dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
mnie zajmie każdy z nas. Dziś znalazła dla nas czas nasza koleżanka Joasia Piwońska, która właśnie wydała tomik wierszy swój pod tytułem Miłość do wierszy, do którego kupna serdecznie zachęcamy, jak i do kontaktu z Joasią. Moja pierwsza prośba jest taka, czy mogłabyś przedstawić się sama, kim jesteś, Asiu? Jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia, z dziecięcym porażeniem mózgowym, niedowład kończyn dolnych, częściowo ręki prawej manualnie. Poruszam się tylko na wózku inwalidzkim przy pomocy osób drugich. Mimo niepełnosprawności, na nowe kontakty, znajomości jestem otwarta. A pisanie wierszy to właśnie moja życiowa wielka pasja. Muszę się przyznać ci, że urodziłyśmy się w tym samym roku. Jesteśmy rówieśniczkami, więc ta rozmowa to będzie dla mnie taka niezwykła przygoda. Dlatego, że myślę, że już mnie zainspirowałaś bardzo. A pewnie dowiem się wielu rzeczy, które może będą dla mnie jakimiś drogowskazami. Zacytuję, co napisałaś we wstępie do swojej książki. Niepełnosprawny człowiek też ma swoją wartość. Jednak samemu trzeba to zobaczyć. Taka jest prawda. Ja nawet bym to trochę tak zmieniła. Myślę, że dotyczy się każdego, że każdy ma swoją wartość, jednak samemu trzeba to zobaczyć. Taka jest prawda. Moje pytanie, w jaki sposób ty zobaczyłaś, że masz swoją wartość? Opowiedz nam tę historię, proszę. A zobaczyłam ją właśnie w ten sposób, przez pisanie moich wierszy. A kiedy to było? W jakich okolicznościach? Czy to było już w szkole podstawowej? A w ogóle jak ci było w szkole podstawowej w twojej klasie? Czy to było później? Tak opowiedz nam trochę swoją autobiografię, proszę. A więc ja do szkoły nie chodziłam. Miałam tok indywidualnego nauczania. Przychodziły do mnie nauczycielki. A odnośnie tych wierszy, nie wiem, tak jakoś się zaczęło. Najpierw takie tam skromne pisanie, mazanie i tak pokazywanie się trochę na forach, a później zaczęłam to bardziej wszystko rozwijać, rozszerzać i w ten sposób powstał tomik. Ale w jakim czasie to wszystko się zaczęło, trudno mi powiedzieć. Mimo, że tylko ukończyłam 8 klas szkoły podstawowej, to ukończyłam ją z wyróżnieniem i z czerwonym paskiem. W swoim autobiograficznym wierszu piszesz: lecz szczęście było zmienne, więcej smutne niż przyjemne. Pobyty w szpitalach, ratowanie życia, operacje na nogi, punkcja na kręgosłup przed nimi ukryta. Zbyt późno rodzice o niej się dowiedzieli. Ogromny żal do lekarzy mieli. I dodajesz, mogłabym pisać dużo o sobie, lecz w głębi serca jestem spokojna i na siłę tego nie robię. Z
Skąd bierzesz spokój? Spokój biorę pod wpływem pisania właśnie moich wierszy, które są one dla mnie i będą najważniejsze. Spokój biorę z tego, że piszę moje wiersze, które są dla mnie i będą najważniejsze i najcenniejsze. I one są moim pokarmem, a także lekiem na wszelkie zło i na to, co mnie spotyka i spotkało. W swoim wierszu Serce pełne miłości piszesz tak. Liczy się w życiu serce pełne miłości. Dzięki niej tak wiele radości. Kochajmy się wzajemnie, jak tylko umiemy, a wtedy wesele i życie spędzać będziemy. Okazujmy pomoc swą i podajmy sobie dłoń. Czy to jest właśnie recepta na życie według ciebie? I chciałam się spytać, w jaki sposób ty pomagasz innym? Tak, to jest moja recepta na życie. A innym jak pomagam? Dobrym słowem, wsparciem, wyrozumiałością i swoją dobrocią, a także sercem, które myślę, że w życiu człowieka powinno być najważniejsze. Witaj Kasieńko, jak tam zdrowańko i czy dobrze ci się nagrywam? Na wiadomości od ciebie w międzyczasie czekam. Buziaczki, dużo zdróweczka. Asia, tymczasem Nareczka. Odzywaj się na spokojnie w międzyczasie. Będę czekała na wiadomości, jak zawsze. Trzymaj się zdrowo, nieustannie. I uważaj na siebie, bo to jest ważne. W swoim wierszu o nadziei piszesz tak. Gdyby jej zabrakło, to ten piękny świat nie byłby dla nas tak wiele wart. Jakie są twoje nadzieje? Moje nadzieje są takie, że nieustannie będzie się ten tomik sprzedawał. Ja będę szczęśliwa, zadowolona. Być może jeszcze ruchowo sprawniejsza i odrobinę w życiu weselsza. A może jeszcze trochę zaznam tego szczęścia. Kto wie, co życie jeszcze przyniesie. Staram się nie poddawać, nie załamywać i iść zawsze przed siebie. Tak jak obiecałam to nieżyjącej mojej przyjaciółce, mamie i sobie. I tego chcę się trzymać nieustannie. Bo ona była, jest i będzie oraz pozostanie moim jedynym wspaniałym skarbem. I moją miłością już na zawsze. W wierszu Tylko ty piszesz, proszę, byś już tylko mnie o nic nie pytał. Czy lubisz milczeć z ludźmi i z kim ci się dobrze milczy? A więc dobrze mi się milczy z myślą o mojej przyjaciółce, ukochanej, nieżyjącej, wspaniałej osobie, mamie, która jest dla mnie najważniejszą i nią pozostanie już na zawsze. Jest taki wiersz u ciebie w tomiku, który zatytułowałaś Linijka za linijką. I tak sobie pomyślałam, że można przetłumaczyć ten tytuł, że jest to taka twoja jednostka miernicza. Twoja jednostka, która mierzy twoje szczęście. To mnie zainspirowało, żebym zastanowiła się, jaką ja bym dała taką moją jednostkę mierniczą, która mierzy moje szczęście.
Czy byłaby to na przykład kreska za kreską, czy pomysł za pomysłem? Więc zamiast mówić chwila za chwilą, każdy mógłby sobie wymyślić taką inną jednostkę czasoszczęścia. Właśnie. A czy w związku z tym, że twoją jednostką czasoszczęścia jest linijka za linijką, czy masz jakiś notatnik, w którym piszesz wiersze? W jaki sposób uwieczniasz wiersze, które ci przychodzą codziennie do głowy? Przychodzi ci przecież nowy. To gdzie to uwieczniasz szybko? A więc swoje wiersze trochę zapisuję do zeszytów. Trochę też upubliczniam na forach, na stronie facebookowej, na swojej osi czasu. Komentarze są różne, opinie też. Czasami bardzo przykre, czasami bardzo miłe, ale ja się tym nie przejmuję, bo robię co lubię i co kocham całym sercem. I swoje wiersze kochała nieustannie będę, bo są one dla mnie i będą najważniejsze. Jest też wiersz, w którym piszesz: moimi dziećmi są wiersze. No to muszę powiedzieć, że w stosunku do tych dzieci twoich, a masz ich bardzo dużo, nie jesteś zaborcza, wysyłasz je w świat. Czy to tak właśnie jest, że po to piszesz, żeby się dzielić? Traktuję je jak dzieci, których mieć już nie będę. I te moje wiersze są dla mnie naprawdę najważniejsze. Tak, właśnie po to piszę wiersze, by się nimi dzielić i pokazywać światu, jaką jestem i jakie jest także moje serce. W wierszu rozszerzam myśli, jaki ładny tytuł, rozszerzam myśli. Napisałaś: lecz chcę się twórczością przede wszystkim dzielić. Myślę zaraz o jakichś takich, przecież wielu twórców pisze, żeby wyrzucić z siebie to coś, co nimi targa, następnie chowa to do szuflady. A ty wręcz przeciwnie. Natychmiast wysyłasz te swoje dzieci w świat, żeby leciały sobie dalej. Te twoje dzieci wiersze. Czy właśnie tak patrzysz na twórczość, że jest ona po to, żeby się dzielić? Tak, właśnie jest ona po to, by się nią dzielić, by też ludzie o ludziach sprawnych inaczej również wiedzieli i usłyszeli o takiej osobie właśnie też jak ja, która swoje marzenia, pragnienia również miała i ma. Tak, twórczość jest też po to, by się nią dzielić, by ludzie o takich osobach jak my i ja się także dowiedzieli. Czytam wiersz Dotknięci chorobami. Życie to wielka niewiadoma i ogromna zagadka, która nie jest prosta, przede wszystkim łatwa. Życie jest jak świeczka. I w tym momencie, jak czytałam ten wiersz, to myślałam, że będzie dalej, że ta świeczka kiedyś zgaśnie. A nie, a ty napisałaś tak. Życie jest jak świeczka, którą czasem można jeszcze zapalić.
Co miałaś na myśli, tak pisząc? Co miałam na myśli? Że jeszcze można coś odpalić i zacząć jakoś dalej to, co ważne, budować. Chociaż nie zawsze wszystko uda się do końca. Ale nie trzeba się, moim zdaniem, poddawać, a przede wszystkim dawać. Pracownia myśli. Pracownia myśli to pracownia szczera, która nowe możliwości przede mną wciąż otwiera. Pracownia myśli. Emocje, przeżycia na papierze, w formie wierszy pisane, które jak najuczciwiej są przekazywane. Pracownia myśli ma naprawdę swoją wartość. W ten oto sposób pokazuję, że chcę być spostrzeganą. Spostrzeganą amatorką. Zwyczajnie szarą, delikatną myszką, która chce wychodzić do ludzi. Po prostu sobie wyszła. Wyszła ze swoją twórczością, przede wszystkim niepełnosprawnością. Dziękuję za wywiad, za twoje wiersze i zachęcam ciebie do pisania, innych do kupowania, bo naprawdę warto. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że wywiad się udał. Pozdrawiam i całuję. Pozostajemy w kontakcie. Moc buziaczków, dużo zdrowia. Tymczasem na razie. Widz pokazuje jej życie w latach od 90 do 2005. Przełomowe momenty z jej życia. To jest zdjęcie jej studia w Nowym Jorku. Jej pracownia, tak jest oświetlona. Słońce i światło wpada przez ogromne okna, praktycznie od podłogi do sufitu. Tutaj pracowała Ani Leibowitz. Początkowo karierę zaczynała jako fotograf muzyczny. Jej kariera rozpoczęła się od dosyć słynnych zdjęć dla magazynu Rolling Stone w latach 60. Robiła zdjęcia Mickowi Jaggerowi i to jej otworzyło taką drogę do wielkiej sławy fotograficznej. Album pokazuje jej różne zdjęcia z przełomu lat. Fotografowała jako dziennik, można traktować tą książkę. Tutaj są jej rodzice. 88 rok. Tutaj zabawy na plaży z rodzicami i bratem Susan i bratem Ani Leibowitz i jej dzieckiem. Rodzice w domu. 88 rok. Leibowitz też była związana z Susan Sontag, pisarką, teoretyczką fotografii, krytyczką sztuki, także niezwykła postać. To ona. Fotografowała największe gwiazdy. Tutaj jest Michael Jordan,
z numerem koszulkowym 23. Wspomniany wcześniej członek Rolling Stonesów Keith Richards. W swojej bibliotece. Frances McDormand, zdobywczyni tegorocznego Oscara za film Nomadland. To zdjęcie z 96 roku. Kolejne zdjęcie rodziców. Sylwester Stallone. Specjalizowała się też w portretach gwiazd, ale nie obce jej były zdjęcia reporterskie. To zdjęcie wykonane w szpitalu w Sarajewie w 93 roku. To Sarajewo. W międzyczasie robiła też portrety gwiazd. Arnold Schwarzenegger, 97 rok. Jack Nicholson w swojej posiadłości. Robiła zdjęcia i prezydentów, jak tutaj widocznie Bill Clinton, i królowej. Sesja z królową zakończyła się skandalem, ponieważ Annie Leibovitz poprosiła, żeby królowa na potrzeby zdjęcia zdjęła koronę i królowa się obraziła. Bill Gates w swoim domu, 94 rok. Tutaj jest masakra Tutsi na ścianach. Krwią wymazane ślady. Podczas wojny domowej w Ruandzie, 94 rok. Lori Anderson zrobiła też zdjęcia wszystkim olimpijczykom drużyny amerykańskiej na olimpiadę w 96 roku w Atlancie. Oto kilka z nich. Wyszedł z tego osobny album zatytułowany Olympic Games. Tutaj już Susan Sontag podczas wizyty w szpitalu. W międzyczasie też gwiazdy Robert De Niro, Al Pacino. Pierwszy września 2001 roku. Atak na World Trade Center. To jest słynne zdjęcie z pogorzeliska. Narodziny córki Annie Leibovitz. Sara. I tutaj Susan Sontag trzyma córkę Annie Leibovitz. Sesja zdjęciowa zespołu White Stripes. 2003 rok. Kolejna zmiana rządu amerykańskiego i Bush na zdjęciu z Ferajną. Świadkiem była historycznych wydarzeń, jak kręcenie następnych części Gwiezdnych Wojen. Tutaj rodzice, już coraz starsi, to jest taki zapis, ten album, taki zapis czasu, przemijającego czasu. Tutaj rejestruje, pokazuje, jak to wszystko się przemija, jak się starzeją rodzice. To jest aparat fotograficzny z innego słynnego fotografa, Richarda Avedona.
cała rodzina Eni Lejbowic. Ona jest tutaj z córką. Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj, bo ta już we mnie bez głosu. A jeśli milczę, nie przeto mnie połaj. Kwiatów ty nie chciej od głosu, bo ja z przeklętych jestem tego świata. Ja bywam dumny i hardy, a miłość moja, bracie, dwuskrzydlata. Od uwielbienia do wzgardy, w głębi serca purpurę okrutną, wyrabia przątka cierpienia. Smutni, lecz smutni, że aż Bogu smutno, królewskie mają milczenia. Dobry wieczór. Marcin Grzebyk, aka Zielony Emeryt. Odcinek 15. Misja Kambodża. Piwniczynk artystyczny. Zaczynamy. W kraju upadał rząd Jana Olszewskiego, a my ciągle się tym nie interesowaliśmy. Nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy, że tak głębokie zmiany nie sprzyjają nie tylko przyszłym misjonarzom, ale wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego. Dziś mam tę świadomość, że wiele aktów prawnych decyzji MON dotyczących naszej misji można było przygotować lepiej i szybciej. Szalejąca inflacja w latach 1990, 585,8%, 91,70,3%, 92,43,3%, 93,35,3% nie pomagała ani nam, ani kierownictwu MON. Jak tu cokolwiek planować? Co zrobić z tym, z tak ciężko zarobionymi dolarami? Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że nie będzie w Kambodży lekko. Co zrobić z uposażeniem w kraju, aby się nie zdewaluowało? Takie pytania chodziły nam po głowie, ale na razie były to jeszcze Kielce. W tamtym czasie banki, które prowadziły indywidualne konta dewizowe, były rzadkością. Ustaliłem z dowódcą batalionu, pułkownikiem Tadeuszem Jędrzyczakiem, żeby zaprosić banki do centrum. I tak się stało. Wybór był mały. Z trzech zaproszonych PKO SA, BGŻ i BPH zainteresowanie wyraził tylko bank PKO SA. Sympatyczne panie pomogły nam w tej operacji, zakładając około 400 kont. Korzyść była obopólna. Bank zyskał nowych, bardzo wiarygodnych klientów, a nasz kontyngent IMON zmniejszył obrót gotówką dolarową. Każdy z nas, żołnierzy, miał pełną świadomość, że przez czas pełnienia służby poza granicami Polski zachowujemy wszystkie uprawnienia i świadczenia, w tym prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych, takich jak mundurówka, nagroda roczna, ekwiwalent za urlop i tym podobne, przysługujących nam na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. To nas uspokajało. Tak jak powrót na co najmniej równorzędne stanowisko służbowe po zakończeniu misji. Pozostałe nasze świadczenia określało rozporządzenie Rady Ministrów z 24 marca 1992 roku. Dziennik Ustaw nr 34, pozycja 147. Na tej podstawie centrum wypłaciło nam przed wyjazdem jednorazową należność pieniężną w wysokości uposażenia plutonowego do 2 lat z 32 grupą zaszeregowania. Ile konkretnie to było, przepraszam, ale nie pamiętam. Jak większość naszych żołnierzy zakupiłem za to witaminy, środki przeciwbólowe, kremy, szampony. Wygrawerowałem tabliczkę z grupą krwi i tym podobne. Były to rzeczy niezbędne. W pierwszym okresie pobytu w tropiku, których nie zapewniało nam Ministerstwo Obrony Narodowej. Pod koniec maja na rozpoznanie i przygotowanie przyszłej bazy dla naszych wojsk wyjechała grupa rekonesansowa. Dowódcy grupy otrzymali zaliczki dolarowe do rozliczenia po przylocie głównych sił polskiego kontyngentu wojskowego. Siły zasadnicze naszego kontyngentu udały się na teren misji ONZ na przełomie czerwca i lipca 1992 roku. Sekcji finansów PKW w składzie kapitan Jarosław Krężel i starszy chorąży sztabowy Wacław Pakuła z walizką dolarów wyleciała 13 lipca, z którymi zaczęłam wychodzić do Was, ludzi, by zacząć nas
bardziej spostrzegać, rozumieć, wspierać i otaczać swoimi sercami. Miłego wieczoru. Marcin Grzebyk, misja Kambodża. Dobranoc, Eiro. Moja dusza się wyrywa i pragnie coraz więcej. W pięknie jeziora oczami się nurzam, do słońca uśmiecham się sercem. Wezmę wiatr za rękę i pójdę drogą do słońca, unurzana zielonością, słowikiem dzwoniąca. I was born to love you. Czy czujesz, jak ocieram pot z twych ramion i otulam rozgorączkowane myśli? Czy czujesz, jak całuję pot z twych ramion i spijam rozgorączkowane myśli? Jakże drogi ten trud, jakże bliskie te myśli. Te krople na mych barkach to twe łzy, kochany, miła. A moje myśli gorączkowo porywają je do tańca. Jakże potężny to taniec. Kręci całą moją ziemią. Staszek Srebro, instalacja Wiszące drzewo. Dziękuję Państwu. On wróci. Franciszek Jan Klimek. Zapłacz, kiedy odejdzie, jeśli cię serce zaboli, że to o wiele za wcześnie, choć może i z Bożej woli. Zapłacz, bo dla płaczących niebo bywa łaskawsze, lecz niech uwierzą wierzący, że on nie odszedł na zawsze. Zapłacz, kiedy odejdzie, uroń łzę jedną i drugą. I przestań, nim słońce wzejdzie, bo on nie odszedł na długo. Potem rozglądnij się wkoło, ale nie w górę. Patrz nisko i może wystarczy zawołać. On może być już tu blisko. Jeśli ktoś mi zarzuci, że świat widzę w krzywym lusterku, to ja powtórzę. On wróci, choć może w innym futerku. Dziękuję. Będzie w grodzie jeszcze wystawiona. Czy do Piotrka zadzwonić? Piotrusia!
Byśmy ją mogli podnieść, zobaczymy, jak jeden to... pas wyciągnąć, no zobaczymy, no dobra. Wsiągnie pan tam ten hak? Chwila. Ciężar jest tu bardziej obciążona, bo ona tutaj ma cały ten... Czekaj, za wysoko nie dawaj, obrotem jedź tu do łódki. Powolutku rusz, proszę. Czekaj, co chcecie do przodu ten dziób? Teraz przesuwał, żeby ten ciężar nie skupiał się na dziobie, żeby przesunąć cały dźwig tutaj, do siebie, delikatnie, najpierw. Całą to ramię do siebie. Jeszcze troszeczkę, jeszcze. Jeszcze. O, i ona fajnie schodzi teraz, dobra. Dobrze idzie. Jeszcze. No,
problemu, okej. Pięknie lądowanie. Delikatnie przód, podniesiemy delikatnie przód. A może odczepimy tył w ogóle? Tak, i delikatnie przód. Żeby już nic nie chodziło. Dokładnie. Ja tą oponę z przodu jeszcze byśmy wtedy podsunęli, nie? Nie leży na tej blaszce, nie? Dobrze? Dobrze?